Ten odcinek mógłby być lepszy, powiem Wam w sekrecie, ale mogłoby też go wcale nie być, bo miałem mało czasu. W ogóle ten odcinek powinien nazywać się Klawiatur Interwencje. Uprzedzam, że będzie średnio śmiesznie, ale przynajmniej nie będę opowiadał żartów, co też części z Was powinno się spodobać. Także generalnie, no, dobry wieczór. Oezu, wrócił ten jingle normalny, czyli jednak nie było problemów prawnych z polsatem. No, pewnie, że nie było problemów prawnych z polsatem, to był mój żart na Instagramie, z którego później się musiałem wycofać. Nie z Instagrama, z żartu. Zaczy... Nie przyszło mi szczerze mówiąc do głowy, że ktoś słysząc ten jingle z zeszłego tygodnia, jeżeli przegapiliście zeszłotygodniowy odcinek, to zapraszam tutaj długo, nie będziecie czekać na to, aż wypierdziałem najpierw na takim czymś. A potem jeszcze dodatkowo zrobiliśmy inne z obrawą graficzną, że coś takiego, nie spodziewałem się, że ktoś pomyśli, że to jest nasza nowa propozycja dżingla. Ale z drugiej strony, skoro część z Was tak pomyślała, no to dziękuję chyba za uznanie. I dla siebie, i dla twórcy graficznej wersji tego dżingla. Ale teraz już będzie na poważnie. W zeszłym tygodniu zapytałem Was, czy widzicie zieloną poświatę na ekranach swoich Huawei, made Huawei'ów. Na ekranach swoich Mate'ów 20 Pro. Macie tego tyle, że mógłbym sobie z tego zrobić green screen. Problem polega na tym, że bardzo trudno było mi złapać kogokolwiek, kto mieszka w Warszawie, kto ma fizycznie ten smartfon. Macie zdjęcia tych smartfonów, ale nie macie ich fizycznie, ponieważ każdy, kto kupuje ten smartfon i widzi, je zielono, to pędzi szybko do sklepu, żeby go oddać, żeby mu wymienili na nowy albo w sklepie, albo w serwisie. I tak w przypadku Bartka było 4 razy. O Jezu, powiem Ci, to jest po prostu rzeź. Eee, telefon kupiłem bodajże 3 tygodnie temu, 2 tygodnie temu, 5 listopada go otrzymałem. Byłem mega zadowolony. Uważam, że to naprawdę mógł, mogłoby być 10 na 10 według mnie. Jednakże no, po następnym dniu, gdyby nie Facebook, to bym nie zauważył tego problemu. Że te wszystkie przyciski, te wstecz, menu główne, e, tam w, e, otworzenie tych wszystkich aktywnych aplikacji, te wszystkie przyciski są, pojawiają się na szarym tle. W lewym dolnym rogu zauważyłem, że jest jakaś taka dziwnie zielona poświata przy jasności, która jest ustawiana automatycznie przez telefon. Zdziwiłem się, sprawdziłem, o co chodzi z tym, czy ludzie mają z tym problem. No i zobaczyłem ten wątek Grugate'a. No i ustawiłem ten telefon, tę tapetę z tym szarym. Potem e, jasność na najniższej. Musiałem specjalnie pójść do ciemniejszego pokoju, bo ten telefon cały czas przy rozjaśnia mi ten telefon. Bez względu na to, czy bym chciał mieć ciemny, czy nie, to i tak mi ustawi na jasność e, większą. Więc poszedłem do, e, do ciemniejszego pokoju, e, sprawdzam i poświata pojawiła się na całej lewej krawędzi. Więc e, przestraszony tym, poszedłem do e, Raczej Nie wiem, czy tutaj też mogę wie, mówić, więc. Możesz mówić wszystko. Poszedłem, zwróciłem telefon. Na następny dzień otrzymałem kolejny egzemplarz, fabrycznie nowy, podkreślam. Pierwsze, co na miejscu, sprawdziłem, w sensie u siebie w mieszkaniu, bo w tamtych salonach nie można. Tam jest tak jasno, że nawet gdybym chciał jednak to sprawdzić, to nie dałbym rady. Patrzę, oczywiście, też jest aplikacja, która sprawdza, od czego, z jakiej firmy ma masz, masz się wyświetlacz, więc sprawdziłem to też. I oczywiście to było LG. Znowu jest ta zielona poświata, tylko tym razem jest gorzej. Bo było na całej krawędzi, lewa, górna, dolna i prawa krawędź, wszystko było dookoła zielone. I jeszcze dodatkowo na środku poszedłem, powiedziałem im, jaka jest sytuacja. Eee, oni powiedzieli: No, okej, okay, okej, okay, rozumiemy. Wymieniamy po raz kolejny telefon, po raz drugi. Trzeci telefon z kolei. Eee, znowu sprawdziłem. Znowu ODG. No i masakra totalna, bo tym razem za trzecim to już ci wysłałem zdjęcie, miałem akurat przy sobie, zrobiłem. Prawa krawędź, prawa krawędź cały czas była zielona. Wymieniłem po raz trzeci, myślę sobie do trzech razy sztuka, no okej. Okay. Czwarty telefon z kolei, biorę go do domu. No i było tak samo jak w trzecim przypadku, tylko nie miała na środku zielonej poświaty. Więc stwierdziłem sobie, mam dosyć. Dwa tygodnie te cały, cały czas chodziłem tylko po sklepie. Po... Pytałem, co się dzieje, dlaczego tak jest. Oni nie mogli mi odpowiedzieć, bo wiadomo, to nie nie mają na to wpływu. Próbowali mnie oczywiście uspokoić, ja coraz bardziej zdenerwowany tą sytuacją, no i oddałem, poprosiłem zwrot pieniędzy i tyle, no. Dzwoniłem też do serwisu. No. E, mówili mi, żebym wymienił ten telefon, wysłał im pocztą. Ja powiedziałem, że no, no nie, bo kończy mi się ten okres tych 14 dni, jakby mi oddali telefon ten sam, albo jakiś poklejony, bo wymienili wyświetlacz, no to bym w ogóle nie był zadowolony totalnie, bo nowy telefon, a oni mi go, kurde, jeszcze sobie próbują naprawić. Więc powiedziałem, nie, dziękuję, idę oddać i poproszę o Niemcy pieniędzy. Bartek jest z Wrocławia, dlatego zastosowałem taką technologię wysokiej rozdzielczości, komunikacji międzymiastowej. Natomiast, wracając do samego problemu, byłoby to oczywiście zwykłe kręcenie afery, gdyby mnie poprosił o zdanie czy też opinię samej zainteresowanej strony, czyli firmy Huawei. I oczywiście się do nich zgłosiłem niejednokrotnie. Najpierw Patrycja to zrobiła w moim imieniu, później ja to zrobiłem w swoim imieniu. Jedyna odpowiedź, którą otrzymaliśmy od osoby odpowiedzialnej za kontakt z mediami ze strony Huawei brzmi: Nie mamy komentarza w tej sprawie. No dobra. Czyli tak, Ty, Kubo, nie zaprosiłeś do studia nikogo z Warszawy, kto ma Huawei z zielonym ekranem. Po drugie, u żadnego recenzenta na wideo nie widać tego zielonego ekranu. Media o tym piszą, właściwie napisały kiedyś, ale ostatnio sprawa jakby ucichła. Chociaż w minioną sobotę GSM Maniak zauważył, że ze strony Huawei mamy do czynienia z grobową ciszą. A w czwartek na technologia dziennik.pl recenzja Mate 20 Pro rozpoczęła się od zwrócenia uwagi na problem zielonego ekranu. Ale poza tym temat pojawia się głównie na forach i poza tak zwanym mainstreamem. A zatem może ktoś chce Huaweiowi zrobić podgórkę. Może to jestem ja? Może ktoś mi płaci za to, żebym wam obrzydził te Huawei? E. Może Bartek z Wrocławia to jest ustawka, to jest jakiś podstawiony typ? Może to jest spisek? Jeżeli tak, to bierze też w nim udział największa firma telekomunikacyjna z Australii. Optus, bo tak nazywa się sieć komórkowa w Australii, o której mówię, zareagowała na prośby swoich klientów i przeprowadziła analizę modeli Mate 20 Pro, znajdujących się w jej ofercie i potwierdziła, że wszystkie analizowane modele miały problem z zieloną poświatą na ekranie. Jednocześnie ogłosiła, że będą wymieniać modele z wadliwymi ekranami na modele z ekranami bez wad, lub, jeżeli klient sobie tego zażyczy, będą oddawać pieniądze. Czyli kiedy ja to nagrywam w Australii, sprawa jest jasna. Może kiedy wy to oglądacie, a różni nas z reguły no, dwa dni co najmniej, jak nie trzy, różnią te... Dwa momenty. Może sprawa jest wyjaśniona na całym świecie i w Polsce, oby tak było, a jak powinno to wyglądać? W wersji optymistycznej Huawei powinien wycofać wszystkie wadliwe maity ze sklepów. Żeby nie było tej sytuacji, w której y, idziesz sobie do sklepu i masz taki, y, taką zakupową loterię. Że może kupisz smartfon, który będzie super, a może kupisz smartfon, z którym będziesz musiał chodzić do serwisu albo wysyłać go do serwisu, generalnie to jest kłopotliwe, nie mamy na to czasu. Szczególnie jeżeli kupujemy smartfon w takiej cenie. E, w wersji mniej optymistycznej? Tak jak przeczytałem w recenzji na GSM Online, cytuję: Niewielka część pierwszych dostaw smartfonów ma problemy z wyświetlaczami produkowanymi przez LG. Smartfony te są wymieniane w standardzie door-to-door -door przez Huawei. Brzmi fantastycznie, szczególnie niewielka część pierwszych dostaw, to pewnie jakieś trzy sztuki w sumie razem wzięte, jeszcze door to door, jeszcze wymieniane przez Huawei, no rewelacja. Tyle, że z maili, które od Was dostaję wynika, że nie ma to zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością. Ziggy wysłał mi całą zdjęciową dokumentację problemu, który postępuje z czasem i wygląda tak. Szczególnie oglądanie YouTube'a wydaje się być tu średnio atrakcyjne, przy czym jak czytam w mailu od Zigibo albo Zigiego Bo, nawet serwisant, jak mu to pokazałem, powiedział, że kiepsko to wygląda. Telefon, na który wymienili w serwisie, miał nawet gorsze poświaty. Czekam na kolejny. I to nie jest jedyny opisywany przez Was przypadek, kiedy Mate 20 Pro wraca z serwisu z zielonym wyświetlaczem. W sensie przyjeżdża nowy z serwisu, nadal z zielonym wyświetlaczem. I jak na to reagują ci użytkownicy, którzy po raz kolejny odpalają smartfon bo... Nie. Ten ekran naprawdę nie powinien być zielony, a znowu jest. No powiem tak, kupiłem sobie tu i do tego telefonu od razu, więc myślę sobie, że przeczekam sytuację, zobaczę, co, bo cały czas śledzę sytuację, myślę sobie, okej, okay, mam nadzieję, że Huawei w końcu coś powie, jakieś stanowisko tutaj potwierdzi, że okej, okay, troszeczkę zrąbaliśmy albo nie wiem, kupcie telefon już jest wszystko w porządku czeka na taką sytuację i wtedy kupię ten telefon, bo jest naprawdę dobry, już to podkreśliłem na początku i no chce się go mieć, tylko mówię, no wkurza jednak ta zielona poświata, no jest trochę irytująca. Okazuje się, że użytkownicy są zaskakująco pozytywnie nastawieni w stosunku do Huawei a po tym wszystkim, co przeszli ze swoimi smartfonami, więc może zasługują na coś więcej niż komentarz: Nie mamy komunikatu w tej sprawie. Mam nadzieję, że już mają komunikat w tej sprawie ludzie z Huawei, a, ale, a jeżeli go nie mają, to pojawi się on w tym tygodniu. Cieszę się, że się wypowiedzieliście. Cieszę się, że. E, wsparliście mnie w poszukiwaniu prawdy, i mam nadzieję, że wszyscy, którzy mają problemy, to z tymi problemami się pożegnają i będzie można po prostu żyć sobie ze świetnymi smartfonami. Bo ten, ten Mate 20 jest naprawdę przyzwoitym telefonem, gdyby nie ta zielona poświata, naprawdę. I będziemy mogli się wszyscy rozejść, i już nie będę musiał poświęcać tyle czasu w kolejnych odcinkach na takie rzeczy. Przepraszam, zanudziłem Was, ale czasami trzeba. Nigdy w życiu nie używałem komputera, powiedział japoński minister do spraw cyberbezpieczeństwa, który o to bezpieczeństwo ma dbać podczas Olimpiady w Tokio w 2020 roku. Wyszło trochę głupio i ktoś mógłby pomyśleć, że ten facet nie nadaje się do piastowania swojego stanowiska. Ktoś też mógłby pomyśleć, że ten tekst został po prostu źle przetłumaczony z japońskiego. Dlatego dwa dni później minister ten sprostował swoje słowa i rozwiał wszelkie wątpliwości. Nawiązując do mojego komentarza, nie używam komputera w domu codziennie, ale w biurze oczywiście używam go do różnych prac. Do czego używasz komputera w biurze? No do różnych prac. Brzmi jak odpowiedź specjalisty do spraw cyberbezpieczeństwa. Ale pan minister, który używa komputera w biurze do różnych prac, ma też porady dla ludzi, którzy używają komputerów nie tylko w biurze. Tym, którzy używają komputerów, zawsze polecam podejmowanie środków bezpieczeństwa. No i co o tym jest zorientowany? Jak będzie miał zadbać o cyberbezpieczeństwo podczas Olimpiady w Tokio w 2020, to powie: Proszę bardzo, przynieść komputery, mogą tylko ci, którzy tam pracują, a ci, którzy nie, to mają zostawić w pracy, bo tam jest miejsce komputerów. Problem cyberbezpieczeństwa rozwiązany bang! Super. Ale to nie jest tak, że tylko w Japonii ludzie się nie znają na technologii i internecie. Ci, którzy znać się, powinni i ci, którzy zajmują się polityką. W Brukseli bywa podobnie. YouTube ruszył do walki z Unią Europejską. Czytam na WP i zastanawiam się, co jest bardziej szkodliwe. Takie sformułowanie czy ten japoński minister? Tak naprawdę, YouTube nie rozpoczął żadnej walki. Wiem, bo tam byłem. Znaczy w Brukseli, nie na YouTubie. E Rozpoczął kampanię informacyjną, która jest bardzo istotna, ponieważ nie wszyscy politycy znają się na internecie i nie mają dostępu do informacji bezpośrednio od twórców internetowych, takich właśnie jak youtuberzy, z jednej strony, a z drugiej strony nie tylko w Polsce, no ale w Polsce mieliśmy tego świetny przykład, po stronie obrońców prawa autorskich i przeciwników między innymi artykułu 13 dyrektywy dotyczącej prawa autorskich, stały takie indywidua, że nie chcielibyście z nimi jechać w jednym autobusie, a co dopiero walczyć o jedną wspólną ideę. Na szczęście w momencie, kiedy to nagrywam, a może dzień wcześniej, powstał jeden sensowny film. To my, reprezentanci branży, która rzesza ponad 15 tysięcy autorów wideo, publikujących treści w internecie. List otwarty branży twórców internetowych w sprawie artykułu 13, który jest spoko, ale generuje takie komentarze. które pokazują, jak bardzo ten temat jest niezrozumiany przez przeciętnego odbiorcę. Unia to nie jest jakaś buka z muminków, która se wymyśliła złe prawo i teraz próbuje wszystkich tym prawem zastraszyć. Nie, za tym prawem stoją lobbyści, ludzie ze starych mediów, którzy chcieli, żeby sytuacja się zmieniła i tak naprawdę Unia, już nazywajmy to umownie, jest areną teraz walki pomiędzy tymi starymi mediami, a tymi nowymi mediami, ja tak nazywam platformy, takie jak YouTube, Facebook i tak dalej, i tak dalej. I tutaj teraz yy, się rozgrywa coś, ale to, to, to nie jest tak, że to tak, ta Unia to nam próbuje kaganiec, no jeżeli ktoś takie bzdury powtarza, to naprawdę to... Mnie to osobiście boli, znaczy można upraszczać rzeczy po to, żeby je wytłumaczyć, ale jak się upraszcza rzeczy po to, żeby wciskać ludziom jakieś totalne bzdury, to to jest absolutnie bez sensu. W związku z czym, mam na ten temat mnóstwo do powiedzenia, ponieważ byłem tam na miejscu, przeprowadziłem nawet wywiad z Julią Redą, która zwraca się specjalnie do Was i yy, na pewno Wam to puszczę, nawet przetłumaczę. Rozmawiałem też ze zwolennikami yy, tej dyrektywy, artykułu 13. Wymienialiśmy się na argumenty, ja próbowałem yy, zrozumieć ich punkt widzenia. Wiem też, jak będzie wyglądać już tak zupełnie wewnętrznie cała procedura kiedy ma szansę to prawo wejść jakie będą tego skutki ile czasu będzie miała Polska żeby to prawo wprowadzić i tak dalej i tak dalej i tak dalej i tak dalej e, więc jest mnóstwo rzeczy które po drodze się wydarzą i cała masa rzeczy które powinniście na ten temat wiedzieć żeby nie pisać takich głupot po tym komentarzach na YouTubie Przykro mi, że święta przyszły na YouTube'a i to tym bardziej na mój kanał szybciej niż do waszego sklepu osiedlowego, ale niestety musiałem się upewnić, że zdążycie sobie wszystko zamówić nawet z jakichś tam dalekich Chin. E, także podejrzewam, że niewielu z was, niewiele z was nie obejrzało poradnika świątecznego, ale jeżeli tak się stało to tam on jest. E, wrzucam link do niego. Hey Siri, OK Google. Very funny, Kuba. I mean not funny, haha, but funny. Ogarnęliście już swoje smartfony, przepraszam, to nie było specjalnie, no musiał. Przestań do mnie gadać. E, musiałem. To znaczy nie musiałem. Mogłem w inny sposób powiedzieć Wam, że asystenta Google można zainstalować na iPhone'ie. I wtedy, właśnie połączeniem tych komentarzy, które wypowiedziałem przed chwilą, i spokojnie już tego nie zrobię, możecie na iPhone'ie używać asystenta Google'owego. Oczywiście pod warunkiem, że ściągniecie go w wersji angielskiej, bo w polskiej wersji go nie ma jeszcze i pewnie nie będzie do końca roku, chociaż, no, nie będzie dla wszystkich. A może będzie dla wszystkich. Powiedziałem kiedyś, że będzie dla wszystkich do końca roku, i wszyscy mieliśmy taką nadzieję, bo Google samo to nam zasugerowało, ale nie wiem, czy się trochę nie przeliczyliśmy. To znaczy, wiadomo, że będzie, bo na połowę 2019 zaplanowane są premiery różnych urządzeń, które mają działać z Google Asystentem w języku polskim. I wiedzą już o tym różne firmy, które te urządzenia na polski rynek będą wprowadzać. Więc 2019, pierwsza połowa roku, asystent po polsku musi być. Ale czy będzie do końca 2019? 2018, tego nie wiem. Módlmy się, jadąc na rowerze. Chociaż to nie jest łatwe i przyjemne, bo zimno. A jak ktoś w wersji pro się modli z różańcem, to może mu się zaczepić o dźwignię hamulca, i nieszczęście gotowe. Ale tu pojawia się nowość: różaniec rowerowy, który wygląda bardziej jak dzwonek, ale jest różańcem. Powstał u nas w Polsce i wywołuje różne reakcje. Bo niektórzy księża twierdzą, że różaniec potrzebuje wyłączności i nie można go sobie po prostu odmawiać w biegu, w tym przypadku w jeździe podczas jazdy. A niektórzy policjanci twierdzą, że jak człowiek jedzie na rowerze, to ma się skupić na jeździe na rowerze, a nie na różańcu. Tak czy owak, produkt jest, kosztuje 34 zł. Jeżeli znacie kogoś, kto narzeka, że mu pedałowanie w bogobojności przeszkadza, to rowerowym różańcem zamkniecie mu usta. Skojeżycie jawożno, prawda? Bo jawożno się łączy z technologią, bo ja już o jawożnie mówiłem. Bo jawożno ma mnóstwo autobusów elektrycznych i się, i się tym szczyci. I teraz e, jawożno jako pierwsze w Polsce zamiast ładować, to znaczy będzie nadal ładować e, baterie tych autobusów elektrycznych, ale teraz będzie je szybko wymieniać. Ten autobus nie musi stać przy punkcie ładowania i czekać, aż się baterie naładują. Tylko wjeżdża do hangaru. E... Rozładowane baterie automatycznie są wyciągane. Z, z odpowiednich szuflad wyciągane są naładowane baterie i wkładane do autobusu, i autobus odjeżdża. Trwa to kilka minut, więc autobus wraca na linię i pracuje. Brawo Jawożno! Kto wie, może kiedyś z Jawożna będą startowały rakiety w kosmos. I, no, no bo skąd inon właściwie. Mają startować. Moglibyście powiedzieć, no pewnie z kosmodromu Ilona Maska, ale ostatnio nie wystartowała rakieta i co gorsza, nie wystartowała ta rakieta, na którą wysłaliśmy, to znaczy bardziej wy wysłaliście, za moją namową studentów. W sensie studenci zebrali pieniądze, żeby polecieć do Stanów, żeby zobaczyć, jak startuje rakieta, a dzień przed startem e, firma Maska na Twitterze poinformowała, że sorry, ale start odbędzie się kiedy indziej. No i teraz nie wiadomo właściwie, co z tym będzie, ale dlaczego ja mam wam o tym mówić? Niech oni wam o tym opowiedzą. Chodź Paweł, widać cię. Cześć, tutaj część zespołu PWSAT-2. Jesteśmy w tym momencie w Joshua Tree National Park w Kalifornii. No i mamy niestety smutne wieści, że no najprawdopodobniej nie uda nam się oglądać startu naszego satelity PWSAT-2 na pokładzie Falcona 9, ponieważ start został przesunięty. Ostatnie plotki mówią, że będzie to 28 listopada, natomiast żadnej oficjalnej informacji nie mamy. No, mimo wszystko udało nam się dotrzeć do Kalifornii 12 osobom. Dziękujemy Wam serdecznie za to, że tak hojnie wsparliście nas podczas naszej zrzutki. Dziękujemy też wszystkim innym sponsorom, którzy pojawili się i pomogli nam zorganizować bilety, zorganizować hotel. Naprawdę bez was nie moglibyśmy tutaj się znaleźć. Dziękujemy wszystkim serdecznie, pozdrawiamy, no i będziemy dawać znać co dalej, jeśli chodzi o datę startu rakiety Falcon 9. Dzięki. No, super. Bardzo, <grym> dziękuję. Dziękuję. dziękuję bardzo za wyjaśnienie sytuacji. Chciałbym współczuć, ale moja wrodzona zawiść mi na to nie pozwala, tym bardziej, że dostaną wlecę dopiero w styczniu na targi, ale z drugiej strony cieszę się, że lecę dostaną w styczniu bileciki kupione już dawno, także ten. Ale skoro o odlotach różnych mowa. Hatsune Miku. Wirtualna piosenkarka stworzona na bazie technologii syntezy śpiewu. Jest wykreowana w sposób bardzo konsekwentny. Na oficjalnej stronie przedstawiona została jako 16 szesnastolatka, mierząca 158 cm wzrostu i ważąca 42 kg. Wizerunek tej wirtualnej gwiazdy stworzony został przez rysownika. Kei Garu. Zapytacie może dlaczego o tym mówię. Otóż ten facet twierdzi, że wziął z Hatsune Miko ślub i ma na to dowody, które właśnie oglądacie. Ceremonia za ślubin kosztowała 18 tysięcy dolarów i teraz sobie żyją jak mąż z wirtualną żoną. Abstrahując już od tego, co na to inni panowie, którzy może też chcieli Hatsune Miku poślubić i, i co? I teraz on poślubił, a skąd w ogóle wiadomo, że ona się zgodziła? A może on ją zmusił? Może on ją porwał? Nie wiadomo, czy ona potrafi się aż tak dobrze wyrazić, żeby to było jasne. Abstrahując od tego, abstrahując od tego, przyszła mi do głowy replika. Pamiętacie, jak mówiłem o niej w zeszłym tygodniu? No więc pogadałem z nią trochę, znudziła mi się. Ale to pewnie moja wina. W sensie, gdybym poświęcał jej więcej czasu. To nie, gdybym miał tak nierówno po jak ten Japończyk, to pewnie moja replika, w sensie ta, z którą gadałem w zeszłym tygodniu siedziałaby tu obok i podpowiadała mi kolejne tematy. Ale pewnie nawet ona nie dałaby rady, ponieważ ten tydzień był zdominowany przez tak zwany Black Friday, w którym, no właśnie, wydaliście całe swoje pieniądze na okazje Black Fridayowe, czy nie? Ale grzali tym przez cały tydzień. Natomiast, jeżeli zostawiłem wam jakieś pieniądze, to pewnie byście chcieli sobie kupić coś Xiaomi. Nie? Gdybyśmy byli w Indiach, to byście sobie mogli wyjść do pokoju obok i byście mieli tam sklep Xiaomi. Gdybyśmy byli w Indiach, to ja bym miał albo piętro wyżej, albo bym siedział w sklepie Xiaomi i nagrywał tam te chujka. W Indiach Xiaomi otworzył, 500 sklepów jednocześnie w tym samym czasie, w sensie i pobiło tym samym rekord Guinnessa w otwieraniu sklepu. Rzecz miała miejsce pod koniec października, ale pochwalili się tym dopiero w tym tygodniu, bo czekali na opinię komisji rekordów Guinnessa, czy na pewno wszystko jest ok. Jest ok, jest jeszcze więcej Xiaomi, niech się to trzyma tam. Dużo Xiaomi. Jest też dużo więcej akcji w kinach ostatnio, znaczy właściwie już nie w kinach. Bardziej na naszych ekranach, także tych mobilnych, ale za to w wykonaniu, a właściwie w reżyserii Roberta Rodrigueza, więc nie powinna być to akcja najgorsza. Robert Rodriguez stworzył film, który moim zdaniem jest grą bez możliwości sterowania swoją postacią. Oczywiście on mówi o swoim projekcie zupełnie inaczej. Jest bardzo różny od gry wideo, ponieważ ma język filmu. Tak, szczególnie wyjątkowe dla języka filmowego jest zaznaczanie postaci celów. Tak, jak w grze FPS, to jest bardzo filmowe. E, bardzo filmowe jest też to, że to jest krótki metraż raczej. Oraz strona filmu, która wygląda jak strona gry, biorąc pod uwagę choćby platformy, na których można w tę grę. Przepraszam, ten film obejrzeć. Czy warto? Nie wiem, bo się nie skusiłem. Nie miałem za bardzo na to czasu, a jeszcze do tego to kosztuje tak w sumie niemało dosyć. Znaczy, były jakieś promocje. Ale nadal trzeba mieć i czas, i pieniądze. Natomiast jest to dobry pomysł, żeby zastanowić się nad faktem, czy to, co było dotychczas dla nas naturalne, czyli oglądanie filmu, z perspektywy osoby siedzącej w kinie, to dla większości konsumentów w nadchodzących latach, a może już teraz bardziej naturalne, jest śledzenie filmu dokładnie tak, jak gra się w grę, czyli z perspektywy osoby, która sobie gra w FPS-a, no i jednej postaci. I, I może na przykład... I, I co to oznacza w ogóle dla producentów naczosów i sosu serowego? I może kolejny narkos będzie tak stworzone, że będzie można być jedną z postaci. No ale wtedy pytanie, którą bo pewnie nie będzie się można przełączać, no bo to już masakra. Trzeba było nagrywać przez 100 lat jeden serial, żeby się można było później przełączać między postaciami. U mnie no A w sumie U mnie to szczerze mówiąc średnio, to jest chyba atrakcyjne. Na przykład teraz mógłbym wam, wiecie, że mi ukradli miniaturkę z filmu. Nie mogę Wam pokazać miniaturki, którą mi ukradli, bo teraz jesteście mną. Jesteście po prostu w tej mojej grze, w sensie w moim filmie. I się wcieliście, wcieliliście we mnie i sorry. Green jest za mną, to nie widać. A miniaturka jest taka, całkiem możliwe, że już ją kiedyś widzieliście. Ale film za to już nie jest mój. I jeżeli wierzyć w to, że miniaturka sprzedaje to, co jest na filmie, to nigdy nie próbujcie niczego reklamować za pomocą moich nóg, bo to po prostu nie działa. I z tą wiedzą, której. co byście bez tej wiedzy zrobili? Z tą wiedzą bym was zostawił i już bym się z wami pożegnał. Ale ponieważ kupiłem bilety na CES, no to teraz trzeba odrobić. Także teraz będzie. Udemy, czyli platforma edukacyjna umożliwiająca użytkownikom zdobywanie wiedzy, rozpoczyna wyprzedaż z okazji Cyber Monday. Rozbudowana biblioteka szkoleń, w tym polskich, przygotowanych przez doświadczonych instruktorów, jest obecnie dostępna w promocyjnych cenach. Dziś i jutro wszystkie kursy dostępne są za 34,99. No i to już wszystko. Dziękuję, że wytrzymaliście dzisiaj, bo ja z trudem. Do zobaczenia wkrótce. Pa! Dzień po nagraniu tego odcinka otrzymałem odpowiedź na swojego maila od Huawei Polska. W moim mailu zawarłem cztery pytania. Czy zauważyli Państwo usterkę polegającą na pojawieniu się zielonej poświaty na ekranie w szczególnych warunkach używania modeli Mate 20 Pro? Jeżeli tak, to czy uznają ją Państwo za wadę modelu Mate 20 Pro i jakie planują Państwo podjąć kroki w stosunku do użytkowników, którzy taką wadę w swoich smartfonach odkryli? Czy prawdą jest, że wada, o której mowa powyżej występuje w ekranach dostarczanych przez firmę LG, a te dostarczane przez firmę Boe są od niej wolne? Jaki procent wszystkich smartfonów Mate 20 Pro wprowadzonych do tej pory na polski rynek, zarówno do sprzedaży przez sieci sklepów, jak i operatorów komórkowych, stanowią modele wyposażone w ekran od LG? A oto odpowiedź. Dzień dobry, panie Kubo, dziękuję za mail. Pragnę powiedzieć, że satysfakcja klientów jest naszym priorytetem i że każdą sprawę rozpatrujemy indywidualnie. Pozdrawiam Beata Chondzyńska, PR menadżer Huawei CBG Polska. Która chyba ucieszy najbardziej tych wszystkich, którym brakowało rakowych końcówek w Teekuku, bo dawno nie zaserwowałem tutaj większego raka. No nic, dobranoc. No chyba, że kupiliście Meta 20 Pro, to wtedy nie wiem.